Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Samorządu Województwa oraz świętokrzyskich gmin rozmawiali w Kielcach o możliwościach dofinansowania projektów wpływających na poprawę środowiska, głównie powietrza. 48% gospodarstw domowych korzysta z paliw bardzo złej jakości, chociażby z mułu węglowego, który powoduje ogromną emisję pyłów 2,5, tak zwanych pyłów zawieszonych. I dzisiaj musimy znaleźć takie rozwiązania, żeby to w miarę możliwości bardzo szybko i skutecznie ograniczyć do niezbędnego minimum. Jedną z możliwości są tak zwane programy parasolowe realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Mamy do rozdysponowania środki finansowe, w sumie to jest 137 milionów złotych. W pierwszym konkursie, tak zwanych konkursów parasolowych, chcemy przeznaczyć 37 milionów złotych i tutaj końcowym beneficjentem w całym tym mechanizmie konkursowym będzie indywidualne gospodarstwo domowe. W ramach tych środków będzie można wykonać na przykład ogniwa fotowoltaiczne czy pompy ciepła z tak zwanych źródeł geotermalnych, czyli tu jest spore pole do działania. Oprócz gmin o dofinansowanie mogą ubiegać się także osoby fizyczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zapowiada kontynuację realizowanego w 2016 roku programu dla gospodarstw domowych. Wnioski można składać od 1 marca. Jest to program co prawda pożyczkowy, ale ta pożyczka jest niskoprocentowana i w 25% umarzalna. I przy tym programie zaleta jest taka, że beneficjenci nie muszą posiadać własnych środków, bo tylko 5% jest udział własny. Program kompleksowy pozwalający na wymianę kotła pieca, instalacji wewnętrznych, centralnego ogrzewania i wody, kompleksowej termomodernizacji budynku, jak również zakłada możliwość instalacji jednego ze źródeł odnawialnych źródeł energii, czyli jednej z technologii, jeżeli chodzi o OZE. Od 1 marca rusza także nowy instrument wsparcia pod nazwą ZORZA – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim. To jest program już dotacyjny, bardzo proste warunki ubiegania się o wsparcie dotacyjne, a więc osoba kupuje piec bądź angażuje instalatora, który wymienia źródło ciepła na ekologiczne, czyli na piec co najmniej 4., 5. klasy, składa do nas fakturę za wykonanie robót, zakup pieca i refundujemy, czyli dotujemy 25% kosztów zakupu instalacji pieca. W przypadku tych piecy 4. generacji, a więc to są retortowe piece na ekogroszek i pelet, kwota dofinansowania 3000 do 3000 dokładnie. W przypadku piecy o wyższej sprawności 4000 dotacji. Kolejna z zapowiedzianych inicjatyw dotyczy edukacji ekologicznej w świętokrzyskich szkołach. Idea jest taka między innymi, żeby w każdej gminie naszej, w jednej ze szkół w małych gminach, a w większych więcej tych pracowni edukacji ekologicznej utworzyć, między innymi ze znacznym, bo 80% wsparciem z naszych środków. W ramach tego programu chcemy zrobić taką akcję edukacyjną dla mieszkańców, ale też dla tych młodszych mieszkańców poprzez produkcję audycji radiowych, ale też i filmików edukacyjnych oraz broszur takich skierowanych dla mieszkańców tych młodszych, ale też tych nieco starszych. Terminy składania wniosków oraz szczegóły programów dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.